Kupalinka, kupalinka, aj bratinocko, aj pagórka, a gdzież twoja córka? Aj pagórka, a gdzież twoja córka? No fajnie się tu możesz, Haneczko, fajnie się tu możesz. Ale do roboty bym cię chciała zagonić. To tak nie ma, tylko siedzieć sobie. Ja trochę straciłam, prawdę mówiąc, rachubę czasu, bo tutaj naprawdę w Brennej w ten weekend można było stracić kompletnie rachubę czasu. No kapkę, żeś się przeniosła jakieś 20 wieków wstecz. No, przesadziłaś. 10, tak. 10? 10. No i kapkę ci się te zmarszczki tutaj wygładziły, czy ja wyprasowała, jakieś żelostwo. Muszę ci powiedzieć, że tutaj jest taki klimacik, że tu się wszystko prasuje, także same żelazka z duszą są i wszystko się dobrze prasuje, naprawdę. I tak dzisiaj ani te na Górolsko, ani jo. No i taka inna trochę rekonstrukcja dzisiaj w koncercie życzeń Stella. No bo tak przyniosłyśmy się do czasów, jak się górale spotkali z Wołochami na tym naszym terenie, no bo zanim się tu górale osiedlili, to Słowianie tu mieszkali normalnie. I dzisiaj ostatni dzień, kiedy można to w Brennej oglądać. Czy jest szansa, że za tydzień będziesz już tak gotowo, narychtowano? Jest szansa, aczkolwiek nie wiem, bo tutaj wiesz, porywają. Ty też musisz uważać, bo to jest ładno białogłowa i mogą cię porwać jeszcze, Dorotko, dzisiaj. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że przejdźmy do tych życzeń, bo to jest naprawdę straszne, co tu się dzieje. Kapka, że też posłuchała, to tu je tak samotnie chodzi, co po Brennej, to dziewczyny, uważajcie. A ja polecam. Was porwą do jakiegoś namiotu, trzeba cię będzie wykupywać, dziołcho, także... Ale impreza fajna. Bieremy się do życzeń. Tak, bieremy się do życzeń, chociaż to jest wbrew tych zasadom słowiańskim, bo oni urodzin nie obchodzili, wiesz. No bo nikt nie pamiętał, kiedy się urodził. Nie pamiętał, kiedy się urodził, kiedy mógł skończyć śpiewać przy palenisku. Chyba wolni ludzie do naszych wiesz, czasów Śląsk-Cieszyński. Tu masz narychtowane życzenia, już ci je wydrukowała, także sobie je przejrzyj, wiesz, żebyś dobra, umiała je poczytać. Dobra, to bierzmy się do roboty. A nie zapomniałaś, jak się czyta? Nie, jestem dość wykształconą, wieśniarą. A nie ma to wbrew zasadom? Nie wiem, ale ja dużo rzeczy robię wbrew zasadom, także wiesz. Dobra, bierzmy się do życzeń. Dzisiaj moi rozstamili wszystkie życzenia prosto z średniowiecza, a zaczynamy od przepięknej 27. rocznicy ślubu, z której okazji dla Bożeny i Zdzisława Byrdziaków z Harbutowic wielu radości, błogosławieństwa Bożego życzą tatkowie z Wałowej. W tym tygodniu swoje urodziny obchodzą również pani Ewa i pan Czesław Chwistkowie ze Skoczowa. Z tej też okazji dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości i radości na każdy czas życzą sąsiedzi. 8 lipca urodziny obchodzi Jaszczurowska Małgorzata z Cieszyna. Nie zerkaj za siebie, idź śmiało przez życie, podkochuj się skrycie, kontroluj swe żądze, zarabij pieniądze, lekceważ pentaków, unikaj cwaniaków, przepisów przestrzegaj, na sobie polegaj. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. Poniedziałek, 8 lipca, swoje urodziny obchodzi pan Tadeusz Krawczyk. Z tej też okazji dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości każdego dnia i wszystkiego, co się zwie szczęściem, życzą byli uczniowie. 10 lipca Joanna Szalbot z Bażanowic obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji życzymy ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w twoich oczach, były kryształowe łzy szczęścia, aby radosnego śmiechu na twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury. Aby płatki róż wyścielały drogę twego przeznaczenia, a szczęście, zdrowie i radość były przeznaczeniem twych dni. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. We wtorek 9 lipca swoje kolejne urodziny obchodzi Jacek Legierski z Drogomyśla. Z tej też okazji dużo zdrowia, szczęścia, powodzenia w pracy i miłości, 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 miłości na każdy czas życzy koleżanka Dorota. W tym tygodniu swoje urodziny obchodzi również Ryszard Florczykiewicz-Puńcowa. Z tej też okazji wszystkiego najszczęśliwszego, pociechy z syna, radości na każdy dzień, dużo, dużo miłości oraz wszystkiego, wszystkiego co najlepsze i spełnienia marzeń. Najgłośniejszej, najpogodniejszej, najbardziej walecznej i zaangażowanej Karolinie z okazji wczorajszych urodzin dużo zdrowia, radości, pogody ducha oraz powodzenia w zbliżających się wielkich wydarzeniach życzy Ania. Aneczko, no pięknie ci to poszło, nawet żeś nie zapomniała, jak się czyta, ale już wracaj ku chałupie. Ja? Mówisz, że możemy już iść? Ale wtedy się tak dobrze siedzi, a oni jeszcze będą robić pokazy, dziśka. Mhm.
I dziwoludy będą występować. Zjadłaś co? Ty tam w ogóle, dbasz o siebie w ogóle działowo. Czy ja źle wyglądam, czy co? No czy coś ale sugerujesz, bo ty to tak, się tak zatrzymała. Lepiej skończmy ten temat, bo to się źle skończy ale dzisiaj. Ale żeś się tak zatrzymała, ani tu ja się nic nie grilluje, ani... Ktoś chce Dorotę? Widzisz, nie ma chętnych. Ktoś chce Dorotę? Ja cię sprzedam. Pójdź, Dorota, idę. Nie, Ania. Siadaj, kochanie moje. Idziemy? Idziemy. Do widzenia za tydzień. Byle by nas nikt nie porwał, Ania, bo wiesz, Tomek nas nie wykupi. Spokojną, dzionek nie tęskny. Ma nockę spokojną.